Witam wszystkich na kanale Światowa Dyszka. Zaczynamy dziś tak zwaną serię powtórkową, a mam na myśli filmy, które pojawiły się na kanale, jednakże nie obejrzały się tak dobrze, jak bym tego oczekiwał, a są naprawdę niezłe. W związku z okresem sylwestrowo-świątecznym czasu jest mało, mam też mało czasu na realizację nowych projektów. Z tego względu zdecydowałem się na powtórki materiałów, których mogliście nie widzieć, no i 10 rzeczy, których możecie się wstydzić. Znaczy nie mówię, że wy, tylko osoby, które to robią, a mam nadzieję, że nikt z was tego nie robi. Jest jednym z takich ciekawszych odcinków, bo spotkał się z bardzo dużą krytyką, ale stwierdziłem, że co tam wrzucę to tak sylwestrowo na nowy rok, żeby start był dobry, a o dziwo właśnie takie filmy się oglądają najlepiej. Kogo interesuje historia, nauka, czy jakieś nie wiem, wartościowe rzeczy, lepiej się ponaśmiewać. Także dla tych, którzy lubią jakieś czarne poczucie humoru, czarny humor, czy dogryskowe teksty, to na pewno ten odcinek będzie w sam raz. Także zapraszam i zapoznajcie się z tym tworem, obejrzanym przez naprawdę niewielką ilość osób. Przypominam również, że do 2 stycznia będą wychodzić te powtórki. Po 2 stycznia już wracam z nowymi materiałami, a tymczasem zapraszam was na światową historię. 10 rzeczy, których możesz się wstydzić. 10 internetowi raperzy, czyli jedna z pierwszych domen upośledzonej młodzieży. Jakiś Gimper, czy Chucks, czy tam Multi, który jest wyjątkowo tragiczny. Gra w Minecrafta, CS-a, czy inne YouTube'owe badziewie na swoim kanale. Nie ma zupełnie życia, a jego funkcjonowanie ogranicza się do żebrania o lajki, a później nagrywa słaby kawałek, w którym mówi, że sypia z prostytutkami i ma tyle kasy. A w teledysku trzyma plik banknotów, które zapewne są całą wypłatą jego matki. No, pozdrawiam, cholera. No bo jaką wartość ma kłamstwo, kiedy widzisz prawdę w lustrze rano? Dziś zapytaj ciebie, czy warto, proszę zdobywajmy też od prawdy. Dziewięć. Internetowi napinacze. Już tak będąc w temacie internetu, hejterzy są tacy, których egzystencja opiera się na podróżowaniu po internecie i wyszukiwaniu kolejnych filmów, a pod nimi to już po prostu wolna ręka. Albo wyzywanie twórcy, albo wymyślanie własnej, lepszej dyszki, bo ten co robi to się nie zna, albo w ogóle hejtowanie wszystkiego. Drodzy hejterzy, dr Misio, oprócz którego oczywiście znacie miliard lepszych wykonawców, napisał o was świetną piosenkę. I przytul swojego hejtera, bo przecież to mogłeś być ty. Zaadoptuj sobie hejtera, bo bardzo zazdrosny. To chuj. 8.50 twarzy Greya, walentynki, masa napalonych 13-latek rusza do kin oglądać włosy łonowe jakiegoś gościa. Piąteczka. Ale spoko, ponoć jest to spełnienie kobiecych fantazji. Przeanalizujmy, co w tym takiego nietypowego. Oczywiście, sprawa tyczy się Greya. Co w nim jest wyjątkowego? Facet jest przystojny? Okej. Są przystojni faceci. Lubi BDSM? Tacy panowie też są. Jest uwodzicielski? Okej. Tacy też się znajdą. Wiecie, co jest w nim wyjątkowego? Że jest bogaty. 50 twarzy Greya to historia o tym, że dziewczyny lubią dawać, nie powiem co, bogatym facetom. I z całą pewnością siebie brnie do końca, by uraczyć nas tak słodkim końcem, że gdy już skończycie bełtać cukrem, film wepchnie wam w gardło kroplówkę z czystą glukozą. 7. Galerie handlowe, będąc przy temacie kasy. Raz na jakiś czas mamy nieprzyjemność trafienia do galerii handlowej, a tam masa dziewczyn w przedziale wiekowym 13-18 krzyczy, buszuje na korytarzach, podnieca się jakimś switaśnym, różowym pokrowcem na swojego iPhone'a i oczywiście liczy, że spotka swojego Greya, czyli bogatego gościa, z którym pójdzie do kibla. 6. Open Air Festival, czyli najgorszy festiwal w Polsce. Chcesz pokazać, że jesteś bogata, a może masz ochotę wrzucić 500, dobra, nie, 1000 zdjęć na Instagrama i Snapchata? Polecam Open Air Festival, prawdziwy festiwal lansu i głupoty. W sam raz dla ciebie. 5. Pop, będąc przy temacie muzyki. Robiłem kilka odcinków muzycznych, a tam wspomniałem o Beatlesach, Blondie czy Pink Floyd. A mi w komentarzach niektórzy piszą, że piątka nastoletnich homoseksualistów z Anglii albo osoba, której największym osiągnięciem życiowym to nagie selfie są lepsze. No brawo. Trudno, jest tak, że gust muzyczny odzwierciedla wnętrze, a jeśli dla kogoś to jest odzwierciedleniem wnętrza, no to trudno. No, God!
4. Nowy Linkin Park. Jest jeden zespół, który zasługuje na wyróżnienie. Linkin Park słuchał każdy. Ich ciężkie brzmienia wprowadzały młodzież w świat rocka, po czym stwierdzali, że kaska jest ważniejsza od fanów i tępi ludzie poszli za nimi. A jak Chester umarł, o Boże, każda siedmiolatka słuchała ich od urodzenia po prostu, a jak się puści Don't Stay na przykład, to o Boże, co za szarpi druty, fu, szkoda gadać. Trzy. Patologia i ponownie temat YouTube'a. Ludzie piją, robią z siebie idiotów i przenoszą na ten portal najgorsze to, co spotkało się na ulicach. A ludzie to oglądają. Oficjalnie mówię, że nigdy nie wszedłem na kanał nikogo z patologicznych twórców, z czego twórców oczywiście w cudzysłowie. Ludzie, sami tworzycie zło. 2. Skrajni patrioci. Żołnierze wyklęci, powstanie warszawskie, które rozpoczęło się w... Powstanie warszawskie rozpoczęło się w 1940... Polska walcząca śmierć komunistom. No, ja pierdzielę, tacy naprawdę są ludzie. Powstanie warszawskie, 44, wszystko się zgadza. Kto był dowódcą powstania warszawskiego? Co tam mówić? Kiedy wybuchło? Jeden, skrajna lewica, a ci nie lepsi, imigranci, geje, wszystko razem, wysadzajmy się w imię wolności. Aborcja, co? PiS nie dopuścił do zakazu aborcji? Tego chcieliśmy, nie? Walić kolejny czarny protest. No jest to tak skrajna głupota, że po prostu brak mi jakichkolwiek argumentów. Czy ma pani dzieci? To jest moje osobiste pytanie i nie odpowiem na to. Na pewno dokonam 6 stycznia aborcji.